Okej, nagrywanie, wszystko działa, więc możemy przejść do początku rozgrywki. No nie powiem, żeby to były moje pierwsze wrażenia, bo już troszeczkę w to pograłem. Dlatego powiedzmy, że to będzie taki wstępniaczek, taki, powiedzmy, rozpoczęcie naszej przygody z tą właśnie grą. I ja sobie daruję tutorial, bo już w tutorial przeszedłem, więc przejdę do nowej gry, gdzie wybierzemy sobie naszą chorągię, czy też naszą grupę. Pierwsi rzucają nam się na oczy ludzcy najemnicy. Właśnie tutaj to jest typowy ludzki wojownik z Imperium. Obok ma Skaveny. Oczywiście poniżej jest opis, że to mamy do czynienia z klanem Eshin, jednym z takich największych klanów asasynów, jeżeli chodzi o Skaveny. Dalej mamy Witch Hunterów, niestety ich nie jestem w stanie zwerbować z racji tego, że nie posiadam dodatku. To jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale dodatek jest prawie tak samo drugi jak podstawka, więc nie chciało mi się wydawać drugie tyle pieniążków. Dalej mamy siostry Sigmara, które... No, jeżeli kojarzycie właśnie postać Sigmara, jednego z bohaterów, takich najważniejszych bohaterów świata Warhammera, no, który dostał miano w sumie bóstwa, no to tu mamy jego wojowniczki i najbardziej mi się kojarzą kapłani Sigmara, to wiecie, taki turbo pancerzony gościu z wielkim łotem, ale tutaj mamy siostry, więc mi się bardziej by skojarzyły z siostrami kapłankami Shaili, ale whatever. No i oczywiście kulteści, przedstawiciele różnych bóstw chaosu, czy tam Cincha, Slanesha, Korna, czy też Nurgla. No a my z tych wszystkich... chętnie bym nimi zagrał, ale niestety nie jest to możliwe. Dlatego wybieramy sobie Skyveny, bo wydają mi się najciekawszą z tych wszystkich opcji. No poza tym wyglądają zupełnie inaczej, to tam mamy samych ludzi. Mordheim Nest have much, much warpstone. Clan Essen make trouble pain to keep other clans away. Must be swift silent, not let other clans learn, no. We take fetch all warpstone. Smart wise Skaven may take much power rank with warpstone. Keep steel from stupid man things and take wing to under empire. Many man things in Mordheim Nest. Many other things too. All want take warpstone. Then die, die! Sister things from Riverhide warpstone under Fort Nest. Cult things take warpstone to demon hole. Soldier things take warpstone away to Baron things. All must die, die! Skaven, with much warpstone rise fast quick in clan, become big great chief, much slaves, much breeders, much power, become warlord of whole borough maybe. Best quick trail to rank power is swear serve great murder lord Snicket. Snicket much wise, much strong, most high underling of clan Eshin's revered feared night lord. Skaven Blight, they know of Murder Lord Snicket, great mighty Snicket, best of all assassin lords. Maybe becomes Death Master someday. Smart to serve Snicket and share his glory. Much, much helping Snicket gnaw, crush all rivals. Why smart Skaven work with Filch, yes? Not never hear learn about Filch Sharptail? Hmm? Filch Sharptail, greatest killer in all Clan Eshin. Filch strangled Wilhelm the Baron thing and make it look like Hungry Troll ate him. Filch drowned Warlord Krypnik after his ship sink fighting dragon thing. Poxkeeper Vile Breath choke on old plague when Filch drops big rock on his tail. He'll learn about Filch. Best assassin is one nobody knows. Be proud honor to work for Filch. Filch will let you find much, much wordstone for him. Great, great honor. No. Poznaliśmy troszeczkę historię naszych Skavenów. About making the most dire situation and desire the hard to experience. No. Okay. Tutaj, co mamy? Panie! System weterana.
tutaj możemy rozwijać swoje... Znaczy, tu mamy zadania, które mogą pomóc nam w rozwoju naszych... naszego warbanda, naszej chorągwi. Tutaj właśnie mamy tu zabijanie jednostek, tu coś tam, coś tam. Ja trochę już w to gram, dlatego część tutaj są, na przykład 3x6. Mam tutaj jeden weteran skill do użycia. Na razie nie zużyję na to pieniążków, bo szkoda pieniążków. No ale przejdźmy do tworzenia naszej grupy. Ja się zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest jakoś mega głośno. Nie, no jest 29, najwyżej to myślę. O. Confirm. No, okej. Okay. Tutaj mamy sklep, który jest jeszcze zamknięty. Tutaj mamy przemytników. To też na razie jest zamknięte. Skirmisz to tak, że można by było sobie potyczki toczyć z komputerem. No i oczywiście kampanię, którą warto inwestować, bo tutaj mamy też zadania, że w Smuggler's Den musimy wykonywać misję, żeby móc wysyłać swojemu przełożonemu odpowiednią ilość, jak to się nazywa, spaczenia. Wormstone to jest, Warpstone to jest właśnie spaczeń. Ale przejdźmy do zarządzania naszą chorągwią. Na razie tutaj mamy tylko naszego lidera, Gnablok Pestclaw. Weźmy sobie, dodajmy jednego bohatera dodatkowego. Higher Warrior. No widzimy, że tutaj jest tak w sumie taki bardziej dodatkowy. Wchodzący po te glity, też taki asasyn, więc tutaj od razu sobie go nałączymy. I tutaj zwykli mercenaries. Ja tutaj najczęściej idę w dwóch Storm Verminów. Oni są dosyć silni. Wytrzymali, będą zadawali duże obrażenia, oraz jednego tutaj takiego nie wiem co, taki trochę lekko zbrojny, który idzie na zwiady, taki zwiadowca, można by powiedzieć. O. Ja go będę starał się dozbroić pod kątem strzelectwa, dlatego więcej niż jednego nie potrzebuję. Dobrze, tutaj trzeba zobaczyć, co mamy. Po pierwsze, tu po lewej stronie znajduje się nasza, powiedzmy, karta postaci. Każdy wojownik jest inny, więc tutaj trzeba brać pod uwagę wszelkie plusy i minusy. To jest jednostka najlepiej walcząca wręcz, dlatego ma dużo strength, dużo siły, ma więcej weapon skillsów, które tam zwiększają szanse na trafienie i tak dalej. Morale, instynkt, resisty, to też wchodzi pod wszystko pod to. Więc będziemy starali się go rozwijać jak najlepiej, żeby był takim chodzącym koksikiem. Podobnie też w przypadku, tutaj inaczej niż w przypadku pozostałych, tutaj idziemy bardziej w agility, czyli w zręczność, a także w przesłuchiwanie, czy to będzie nasz scout, i jego będziemy starali się zrobić w accuracy, żeby być lepszym strzelcem. No. Więc wyposażmy nasze siusiaczki, bo tutaj przydałoby się dać wam do użycia coś innego. Aha, to tobie nie, to tobie zostaniemy. Halo? A ty masz co? Ty nie masz nic. Sensu. Up, 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 up. A ty co? Store. Okej. Okay. Mamy nasz sklep. Tutaj są te. Nic ciekawego. Shurikeny. Fuu, panie, trochę szkoda. Workout. Okej. Okay. Shop. Okej. Jednak shop jest otwarty. I ja tutaj bym postarał się kupić dla naszych wojowników. Tak, buy. Aha, tutaj nie ma. Kurczę, ale bieda. Biedo piszczy. O, jest jeden heavy armor. To się przyda. Clothes nie. To też nie. Swords. Czy ja mogę kupić dwa? Pewnie, to sobie wezmę. Okej. Okay. No i wrócimy tutaj. Tego gościa wyposażymy w dwa miecze. Bo wydaje mi się, że to będzie lepsza opcja niż tamte miecze tarcza. Tak, on jest lekko zbrojny, więc ciurmów pysk. Aha. Tutaj nic, itemy nic, okej. Okay. Tobie zmieniłem pancerz na heavy. Wyglądasz już o wiele lepiej. Helmet. No helmet.
ile ma Mace? 17,25. Attacks bypass, dodge chance. Panie. Ale to był zwiększa inicjatywę, więc zostanę przy tym, bo różnica w obrażeniach jest nieznaczna. Okej. Więc skoro już niewiele jesteśmy w... O, a tutaj jestem w stanie mu dorobić jeszcze pancerz? Nie. Czyli tu już wszędzie mamy tylko lekkie pancerze. Dobra, wydaje mi się, że możemy przejść do pierwszej rozgrywki. Straż pożarna chyba jedzie. Nasza kampania jest prosta, możemy przejść tutaj albo tutaj. Vision of Death. Pamiętam, the vegan, while the other is scratched randomly around the area, scared by something. Aha, czyli tutaj byłoby tak, żebyśmy byli rozrzuceni dookoła jakiegoś wagonu, a tutaj możemy po prostu zbierać. Okej. No, wybierzemy podstawowy skład, żadnej rezerwy, nic nie bierzemy. Trochę mnie oczy bolą. To co? Lecimy! Enemy warriors have been spotted all over the area. Naszym zadaniem jest doprowadzić do tego. You stage your warband near your wagon, ready to take advantage of the enemy's misfortune. Naszym zadaniem jest albo wybić całkowicie, albo doprowadzić do odwrotu przeciwnika. Zadaniem opcjonalnym jest zebrać 55% od spaczenia. Patrzę, będą te zielone kryształki, które będziemy sobie znajdować. Z racji tego, że będzie tego bardzo, bardzo mało, to... Aha, czy też kogoś mamy z dużą ilością agility. Dobrze, tak wygląda mapa rozgrywki. Znaczy, tak wygląda gra, a mapka wygląda w ten sposób. Znajdujemy się wszyscy bardzo, bardzo blisko. Prawdopodobnie przeciwnik znajduje się tutaj. A cały... O matko, to cały Wordstone. A, nie Warpstone, tylko Wordstone. Znajduje się tutaj. Tutaj dodatkowo są scavenger, czyli takie znajdźki, które warto przeszukiwać. Mogą być tam jakieś użyteczne rzeczy. Więc zaraz sobie przyjdziemy. Czy muszę co? Iść prosto i skręcić w prawo, żeby dotrzeć do... Raz, dwa. I teraz powinienem przejść tutaj w bok, ale jest zamknięte. Czy ja tu gdzieś wejdę? Aha. Nie, tam mogę zaskoczyć. Okej, tutaj. W sumie mogę zacząć zbierać tego Whipstone. Aha, dobra, będziemy take. Ale teraz będziemy starali się brać te największe. Ojej, wow. Zabolało. Dobra. Interakcja. A nie, interakcja. Teraz wybieramy ten największy. Aha, czyli nie zaznaczyło. Tutaj odwracamy się. Interakcja. Aha. Okej. Okay. O! Bierę tego. Objectives updated. Interakcja. O, tu! Najważniejszy. Objectives. Znowu oberwiemy. Warp perfect, pozytywny, dobra. Teraz możemy się... Okej, nie. Ambush stance. Jeżeli ktoś tu przyjdzie, to jesteśmy gotowi do walki. Na niego musimy teraz... O! I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Teraz prawdopodobnie będzie podchodził do mnie jakiś asasyn. Aha. Yeah! Ty gnoju. Dobra. Okej, okay. On znajduje się w ten stopniu, tak? Raz, dwa, trzy, cztery i kurwa, dalej nie mogę przejść, więc stanę sobie tutaj, w... Chociaż czy ja jestem w stanie coś ukraść? Tak, chyba tutaj znajduje się skrzyneczka, zaraz sobie tutaj podświetlę. Powinno być tutaj. I czy to jest to? Nie. To chyba jest na pięterku. Ale chyba w tej chwili na piętro wejść nie mogę. Czy mogę? Nie, tędy.
są schody. Panie, to jest piękne rzeczy tu są. Oj, no, ustaw się. Confirm. Fighting Claws, może być. Nie jest to coś mega fajnego, ale zawsze coś, co można sprzedać. O, trochę złota. Największą moją bolączką w tym momencie jest to... Aha, już nic nie mogę. Ambush End Turn. Nic nie mogę. No to jest dwoma mieczorami. Dwa, trzy, cztery, pyk. I atak. Może uda się zrobić jeszcze jeden. Nie, End Turn. Confirm. Szkoda, że End Turn. Bo przydałoby się mimo wszystko zrobić jakiegoś bloka albo dodża, żeby tam uniknąć ataków. Na szczęście on jest w tej chwili wyposażony w broń palną, a moja postać będzie miała ruch przed nim, więc jesteśmy w stanie go jako tako trochę wybić z rytmu, wybić z gry. Pozostałe skavenie się zbliżają i to teraz pytanie, kurczę, gdzie one mogą być? Jego musimy ukryć. O, widzę, że tam się ktoś czai. Ale on ma pistolety, więc to jest bardzo, bardzo duży plus dla nas. Pyk, pyk. Pyk. Dobra, to jest sobie, zrobimy interakcję, sobie pozbieramy. Aha. Objectives. Są trochę większe, więc też skupmy się na nich. Okej. Okay. Wordstone. Bardzo dobrze. Objectives updated. Więcej Wordstone'ów. Gather Wordstone. Pewnie. Okej. Okay. Objectives updated. I dotrzeć dalej chyba nie jestem w stanie, więc... Tyle o ile robimy tutaj ambush stance. A podejdę jeszcze troszeczkę. Oj, to. Ambush stance. Nie wiem, może drugą postacią udałoby mi się go zaszarżować. Nie jestem pewien, ale fajnie by było. Jesteśmy na zbyt otwartej przestrzeni, za dużo nas widać, tym bardziej, że jeden gościu tutaj ma całą informację o nas. Jesteśmy w najważniejszym miejscu, oni i tak tutaj będą musieli przyjść, jeżeli chcą zebrać Wordstone. W ogóle co to jest? Ale co? Aha, to jest mój spam. Oj, ale się troszkę zlagowało. Jedziemy tędy. Plu. Daleko se nie pobiega. Jak to pięknie wygląda. Confirm ambush. A ambush sens jest o tyle fajny, że... O! A new round has started. O kurde, tam koleś ma 77 ruchu. Znaczy, inicjatywy. Nie podoba mi się to. Ale bardzo dobrze, że my będziemy następni i jesteśmy w stanie gnoja, tego tam, zbesztać jak psa. Tym bardziej, że nim posiadamy już wszystko. Tutaj zajdę go od tyłu. Nie widać nikogo, więc... Zatek od pleców, confirm. Kurwa, ale chyba mam jeszcze okazję zadać atak jeszcze raz. I bardzo dobrze, za 33. No i oczywiście wchodzimy w Dodge Sense, mamy 55% szansy na unik, jest to bardzo, bardzo dużo. I w sumie bardzo, bardzo nas to cieszy. Okej, chcieliśmy zejść. Ale coś tutaj się pokiełbasiło. Gdzie jest zejście? Tu jest zejście. Pyk, tu. Okej. Wezmę jeden z Wordstone'ów. Tu, Gator Wordstone, confirm. Word Shard. Lepiej brać Word Shardy, bo są o wiele bardziej wartościowe.
O, troszkę obrażeń, ale to nic nie szkodzi. Tego tutaj łapiemy w kleszcze. No i oczywiście atak. Kurwa, macie niezłe. No to próbujemy atakować ponownie. Lepszy skutek. Wszedł poison. No i oczywiście wchodzimy w dodge stance. I teraz, jeżeli gościu by nawet chciał uciekać, to od każdego z nas dostanie w pierdzie. Okej, okay. I teraz najważniejsze. Lutuj! Confirm loot! Bierz to! Pistol z tym muszę wziąć sobie koniecznie, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Nie musimy brać żadnego trinketu, on się nam nie przyda. Więc wolimy zebrać trochę więcej Wirdstone'u. Interact. Okej, okay, tu. Shard. Jest bomba. Objectives updated. Ale teraz dobre pytanie. Musimy pozbyć się naszych przeciwników, gdzie jeden znajduje się gdzieś tutaj. I wolałbym się ustawić tutaj, użyć percepcji, żeby zrobić skan. Niestety nie wyszedł. No i teraz kończymy turę. Nasz towarzysz, szczur, zbierze trochę. Aha. O nie, my już mamy wszystkie, więc nie zbierzesz. Ale nie zmienia to faktu, że warto ustawić się tutaj z tej strony i włączyć ambusz. Po ikonce widać, że to jest jeden właśnie z Storm Verminów. O, właśnie idzie. Okej, okay, ustawił dodge stance, czyli on ma troszeczkę mniej, więc tutaj jest o tyle pozytywnie, że jesteśmy w stanie to jakoś wybroić. Więc zakładam, że on ma około 30% dodge'a. Coś w ten deseń. Znaczna część z nich zrobiła turę. O, tam coś przebiega, biegnie. Ambush stance. Jego teraz nie można atakować od przodu. Bo w jednym wypadku pomóc, walczyć czy nie walczyć? No dobra, walczymy. Więc podejdę w ten sposób. Do tego. No action available. No spoko. Aha, to nie tak? O kurde. Jak podejdzie za blisko, to się go pierdyknie. Ta 77. Zastanawiam się, gdzie on jest. Na szczęście my mamy teraz 3 ataki. Będziemy mogli zgnoić jednego i drugiego. Dlatego najpierw próbujemy zaczaić się na ten... do 59, która jest najbliżej. Czyli to, co mamy też na środku czerwone, obok tego znaku zapytania szarego. Teoretycznie... Chyba to nawet nie jesteś ty, ale no nie mam innego wyboru. Czy ja mogę ci zrobić coś innego? Parę delay, okej, okay. Atak. No to atakujemy po prostu. No bardzo fajnie. No i akurat to jest ten odpowiednik, którego chcieliśmy zaatakować. Mamy na szczęście 2 ataki, więc jesteśmy turbo koksy. Niestety nie udało nam się. Włączamy dodge stance. Unikamy ataków z jego strony. A ciebie? Ja chcę tutaj trochę inaczej wykorzystać. Miejmy nadzieję, że nas nie zaatakują w plecy. I to jest dziwne, bo nie powinien w ogóle móc mnie zaatakować. Na szczęście my teraz będziemy mieli kontratak. Albo i nie. Atak? Zwykły. Jeszcze jeden. Ok, został zestunowany, więc jest teraz niegroźny. Więc tutaj możemy pokusić się już o spokój z jego strony, ale musimy teraz zaatakować tego śmiecia tutaj. Pizdu. To, że nie trafiamy, to jest naprawdę wielka bolączka tych wszystkich walk, bo może tak bardzo wpłynąć na rozgrywkę.
No i teraz jest jakiś niewidzialny, niewidziany przez nas jeszcze. Oto będzie ten kutasiarz przed nami. Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Tak. Ambush stand. Dobra, jego trzeba olać na razie. Ale czekaj, coś nie wyszło. Aha, gościu jest otoczony, więc nic nie jest w stanie zrobić. Okej. Okay. No my tutaj się wiele patyczkować nie będziemy. Ja mu tutaj wejdę tak w krzyżowy ogień i w plecy. Kurde, ta broń niestety jest tak słaba i to mnie tak boli. No, on się budzi z tego oszołomienia, włączy sobie dodża, będzie unika naszych ataków, ale nam to na razie nie przeszkadza. Czy jesteśmy w stanie mu coś zrobić? Nie. To idę pomóc tutaj koledze, atak w plecy. Większe obrażenia chyba wydają. Nie mamy dodża, ale za to mamy większe parowanie, więc skupimy się na parowaniu. I teraz rusza ta 77, która, kurde, nie mam pojęcia gdzie jest, ale on mnie przeraża. Wiesz, jak to przyjdzie, jak to pierdylnie, no to dupa, leżysz. Kurwa! 77,3% szans, że trafisz. Nie trafisz. Jest. Dobrze. Cieszę się, że ci się udało. Dostęp. No to... Serio? Dziękuję, że trafiłeś. Mamy duże procenty, że coś nam się uda, a jednak się nie udaje. Zabity! Możesz teraz, teraz go zlutujesz. Bo loot jest bardzo ważny. Loot. Dagger, shield, nie, dzięki, to są jakieś śmieci, więc idziesz pierdyknąć tutaj. Aha, nie możesz go pierdyknąć, a szkoda. No, dobrze ten, ale przynajmniej jesteście w stanie walki, więc jak będzie chciał uciekać czy cokolwiek, to będzie musiał wziąć cię pod uwagę. A ty tu robisz. Ambush ten. Może nie tu. Ambush stance. W razie jak przyjdzie, zostanie takiego srogiego kloca w ryj. O! Uff! No to chociaż przynajmniej jest wyrównanie, że ja nie daję rady i on nie daje rady. Dobra, trucizna go zajebała. A ja jestem w stanie teraz go, tak soczyście, pierdyknąć. Serio? Naprawdę? Czy wy sobie teraz jaja robicie? A new round has started. Okej, ta 77. On albo stoi przy karcie wagoniku, albo nie wiem co robi. A w sumie chciałbym sprawdzić, jak tutaj wygląda mój inwentory. Dobra, nieważne. Okej. Też ma to. Dziękuję. Przynajmniej w końcu dostał. Z czterech ataków dostał tylko jeden. Okej, okay, tam te dwie znajdźki już mamy. Czy chce się pokusić o kolejne? Może tutaj nawet spróbować. Albo go zbić. Oła! Plazma na jakieś gówno. O, ale wiem co mogę zrobić. Mogę wejść tutaj. Zaatakować.
Jest dobrze, mogę zrobić jeszcze jeden atak. Albo skorzystać z percepcji. Disengage i odejść z magii, flee the line. Nie, nie mogę z percepcji, nie mogę zrobić niuchania. No, i dodge. Teraz nawet jak będzie chciał uciec, to nie ma żadnych szans, bo dostanie 4 ataki w dupę. W rozgrywkach Warhammera jest coś takiego. Zrobię lód, chcę zobaczyć, ile mam miejsca. Okej. Okay. Rozgrywka Warhammera jest coś takiego, że jeżeli jesteś w trakcie walki, to każdy, kto będzie chciał uciec związany walką, musi zrobić ten. Chce uciec, to reszta graczy ma okazyjkę, czyli w momencie, kiedy ty się odwracasz, to jest plusami do przeciwnika, teoretycznie, to jest tylko mechanicznie przedstawione, to każdy może ci zadać jeden cios. Każda osoba może ci zadać jeden cios. Jeżeli was jest czterech, to czterech możecie zaatakować bez problemu. Ale nie chcę wam już ten. Chciałbym, żebyś zrobił percepcję, no ale cóż, nie możesz. Nie masz. To było piękne. Okej. Okay. Chciałem wykonać akcję typu loot. O, ale mamy tutaj akcję percepcję, więc to sobie tak pierdykniemy. O, przejdziemy tu. Fail. Nie wyszło. O, sobie staniemy o tak. Robimy ambush stance. Dostaję jeszcze jeden mój szczurek. O! Confirm loot. A, ty nie masz żadnego miejsca zajętego. Dobrze. Tutaj nic ciekawego się nie znajduje. To są podstawowe rzeczy, które również posiadam. Więc ty idziesz tutaj. Co to jest? Nic. Tu. Fuck you. I teraz prawdopodobnie będzie koniec walki, bo został już tylko jeden gostek. Który pewnie podda się. Tak. Out of action, więc he flies. Flee away. Ale przyznam, że to jest bardzo dobra runda. Więc. It's out of action. O! I no tutaj mamy przedstawione statystyki po prawej stronie, co się działo po lewej, nasze obiektywy oraz nagrody, więc no, udało nam się zrobić to bardzo, bardzo sprawnie. Brave, bold warband is sneaky strong. Fetch find much wordstone. Filch will squeak speak to murder lord. Tell him much much. Warband climb sneak high far. Completed. No i teraz przydzielenie expa. 5 expa, całkiem sporo. No i Marcia Advancement. Więc jak dla mnie bardzo, bardzo przydatny. 2 expa za przeżycie misji. Nic wielkiego. 2 za przeżycie misji. Też 2 za przeżycie misji. O. Też dostał physical, tutaj można mu zwiększyć. Bardzo fajnie. Więc ogólnie 2 expa za zwycięstwo na naszego warbandu, 8 golda, dużo wordstone'ów, shardów. Klastery są najdroższe, finger claw, warp lock, pistol też świetnie. Więc można powiedzieć, że to jest jeden z takich w sumie bardziej udanych wypadów. Teraz coś mi tu pokazuje 17 golda. Każda moja postać dostała chyba jakieś tam lekkie obrażenie, więc trzeba zapłacić za ich leczenie. Live in some of the days if they do not get paid. Czyli no, jak musimy zapłacić, żeby w ogóle wyszli, aby doczekać się na nich. Confirm. Pay. Confirm. Wszyscy. Teraz najważniejsze inwentory. Chcę mu tutaj dać pistolety. Nie, no w sumie tobie nie. Ty nie dostaniesz pistoletów. Ty dostaniesz shurikena.
więcej agility ma ten gościu, nie ten, ten gościu, bo ma całe 9, więc tobie damy pistoly. Masz też sporo accuracy, więc też się przyda. Okej. Okay. Teraz trzeba poprzedzielać te wszystkie punkty, tam dodatkowe bonusy. Lex, ty coś masz? Nie. O, tutaj mamy physical, czyli tu zwiększamy ci agility. Bardzo dobrze. Confirm. Tutaj nic, tutaj nic. Komuś się martwił, zwiększa. O, tutaj. Ty jesteś dobry fighter, więc ciebie robię nadal pod te mieczyki. Jest bomba. Confirm. Wszystko. Dobra. Skillsy. Raczej nic nie weszło. Description. Back to Warband. No to nasza kompania jest już gotowa, jest przygotowana do następnej misji. Możemy zakończyć ten dzień. Kampania jest skończona. Więc confirm. A new shipment. I właśnie mamy Smuggler's Den. Mamy tutaj. Visit the Smuggler's Den in order to sell the Wordstone you have gathered during mission. Wordstone Smuggler is your principal. Lalalala. No i tutaj też dostajemy misję. Że musimy wysłać w przeciągu 10 dni do naszego szefa odpowiednią wagę Wordstone 75 gram. I to jest całkiem sporo. Ale on nam ponoć da pieniążki za to, więc tutaj też powinno być ok. Dobra, lecimy. Chcesz ile? 75, ja? Fuck you. Aha, czyli jeszcze nie uzyskaliśmy odpowiedniej ilości. Więc nic nie zrobimy. Ale moglibyśmy na przykład im wysłać do Cutthroat Den. I oni też nie płacą tutaj konkretną ilość. To tutaj mamy reputację, jaka jest bardzo ważna. Nie chcemy mieć przede wszystkim problemów z naszym szefem. Bo to może być odpowiednik w karach, które będą miały naprawdę ciężkie konsekwencje. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podoba. To jest taki pierwszy odcinek, taki zapoznawczy. Jeżeli Wam się spodoba, to zrobię kolejny. Jeżeli nie, to trudno, nie będzie ich więcej. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.